Witajcie, Jan Golba, Permagard Agro. Za oknem wydaje się piękna pogoda, ale tak naprawdę już od miesiąca nie było deszczu i jest susza. Dni są dość chłodne, a nocami często występują przymrozki. Jesteśmy już po połowie kwietnia 2020 roku, za nami już dwie fale przymrozków. Myślę, że możemy spodziewać się następnych. Dzisiaj stoję przed Wami na swoich okrzemkowych polach pod Mielcem, gdzie uprawiam ekologiczną czarną porzeczkę i inne gatunki. Chcę podzielić się z Wami moimi doświadczeniami w kontekście ograniczania skutków przymrozków. Moim pierwszym produktem, który stosuję w tym celu, jest Zumsil. Jest to kwas ortokrzemowy, który ma wysoką koncentrację kwasu ortokrzemowego, to jest raz, a dwa, występuje on w postaci monomerów. Jest to bardzo ważne, ponieważ monomery są wielokrotnie bardziej efektywne w kwestii żelowania wody niż polimery. Uzyskujemy to dzięki temu, że Zumsil tak naprawdę pochodzi z przekształcenia amorficznej ziemi okrzemkowej. Powiedzmy tam amorficznej, bo dzięki tej amorficznej budowie właśnie uzyskujemy monomery. Jak to wykorzystuję do podnoszenia odporności na przymrozki? Właśnie wykorzystuję tutaj tak naprawdę dwa mechanizmy. Pierwszy to wysoka tendencja hydrofilowa kwasu ortokrzemowego, monomerów kwasu ortokrzemowego, czyli do żelowania wody, do gromadzenia wokół siebie cząsteczek wody, czyli żelowania. To ma swoje dwa pozytywne aspekty. Jeden to ograniczanie parowania w okresie suszy, a drugi, o którym chcę opowiedzieć teraz, to właśnie podnoszenie zdolności roślin na przymrozki. Mówię to na podstawie własnych doświadczeń, doświadczeń rolników oraz wyników badań prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym w Lublinie. Badania w Lublinie pokazały wysoką przydatność tego produktu do podnoszenia odporności na przymrozki, bowiem ogórek w temperaturze minus 4 stopnie po 3 godzinach został uszkodzony całkowicie w 45% przypadków. Po zastosowaniu naszego preparatu zero uszkodzeń. Super wynik. Mamy oczywiście tutaj różnicę między stosowaniem tego na ogórku a w sadach, dlatego trzeba odpowiednio dosować dawkę. Poprzedni rok pokazał nam również przydatność tego produktu do ochrony truskawek, sadów, wszelkich właściwie. No, dominują sady jabłoniowe, więc tych przede wszystkim, ale i roślin jagodowych, takich jak borówka, czarna porzeczka, czy inne, czy agres. Zumsil ma tak naprawdę dwa mechanizmy w kwestii odporności na przymrozki. Jeden to żelowanie wody, jak wspomniałem, a drugi to podnoszenie odporności błon białkowo-lipidowych na rozrywanie. Oprócz tego mamy jeszcze inne mechanizmy, które też proponuję tak naprawdę stosować, bowiem mamy wyższą skuteczność, kiedy zastosujemy kilka mechanizmów, czyli te, które preparaty podnoszące stężenie soków komórkowych, ale również preparaty oparte na mikroorganizmach, na przykład M-Farme Plus, która jest bardzo skuteczna w noc, przy stosowaniu w noc przed przymrozkami. Ja wyszedłem od krzemu, ponieważ stosuję go jako pierwsze jakby narzędzie, wsparcie roślin. Krzem nie przemieszcza się w roślinie w sposób taki swobodny jak azot, Zumsil, ponieważ zbudowanie z monomerów jest bardzo szybko działającym krzemem. Mimo to lepiej dać mu trochę więcej czasu na działanie. Potrzebuje bowiem aktywnego transportu, czyli wydatku energetycznego ze strony rośliny. Potrzebna jest fotosynteza. Fotosyntezę uzyskujemy wtedy, kiedy mamy temperaturę powyżej 7-8 stopni Celsjusza. Bowiem w niższych temperaturach roślina po prostu no, jest, ale nie ma tej transpiracji, nie ma tej efektywnej, fotosyntezy. Jeszcze jeden argument, dlaczego stosuję go wcześniej, na przykład 4 dni przed przymrozkiem, po prostu dlatego, że on spokojnie działa przez tydzień. Więc dlaczego mam stosować to w 2 dni przed przymrozkiem, kiedy zwykle jest zimno i wiecznie, jak mogę stosować to 4 dni przed przymrozkiem, kiedy zwykle jest ładna pogoda, ciepło, lepszy komfort pracy i też mniej znosi ciecz roboczą. Także o skuteczności tego produktu już wspomniałem. Powiem Wam nieco więcej w innych filmikach o przydatności tego produktu do podnoszenia odporności na suszę, a w kolejnych o sposobach niechemicznego zwalczania mszyc, czy też ograniczania ich występowania.
Zapraszam do oglądania, komentowania, dzielenia się Waszymi opiniami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!